Michał Rachoń, dyrektor programowy Telewizji Republika, napisał: z informacji, jakie przekazał nam rzecznik Zgromadzenia Księży Sercanów, dzisiaj o godzinie 6 służby weszły do kilku budynków klasztoru Sercanów wydzielonych do użytku Fundacji Profeto. Chodzi m.in. o dom prowincjalny i klasztor seminaryjny. Służby prowadzą też te działania również teraz, również w tym czasie. I to jest właśnie, to są właśnie informacje, które uzyskała Telewizja Republika, czyli godzina 6 rano, no to to jest właśnie ten czas, gdzie służby weszły także do domu, weszły, no właściwie włamały się do domu Zbigniewa Ziobry. Mamy, drodzy państwo, kolejnego gościa i to jest pan Mariusz Gosek, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, przepraszam, że telefonicznie, ale zmierzam w kierunku domu pana ministra Zbigniewa Ziobro. Będę tak, dzisiaj sytuacja jest rzeczywiście zrozumiała, sytuacja jest napięta. My tutaj z różnymi gośćmi łączymy się telefonicznie, zatem różnie się dzieje, ale cieszymy się, że także jest pan z nami. Dotarły do nas również informacje, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakleili kamery monitoringu na posesji pana ministra Zbigniewa Ziobry i właśnie zastanawiamy się, dlaczego, skoro no, ponoć służby działają jawnie. Czy czynności prowadzone przez służby są prowadzone jawnie, natomiast cała ta sytuacja tej napaści na dom pana ministra Zbigniewa Ziobro w sytuacji, gdy skierował pismo też, że nawet sam prosił o tego biegłego, jest niedopuszczalna. Ja dodam jeszcze do tych kontroli, o których pani mówi, że dodatkowo do samorządów zostały skierowane pisma i prowadzone są kontrole a propos ochotniczych straży pożarnych też w ramach Funduszu Sprawiedliwości, czyli szeroko zakrojona akcja, która ma bardzo bezpardonowo uderzyć w Fundusz Sprawiedliwości i pozwolić zamknąć kilkunastu polityków, bo tutaj chodzi generalnie o zamykanie polityków i to trzeba sobie powiedzieć wprost, jest operacja, kolejna operacja specjalna, natomiast to trzeba powiedzieć bardzo odważnie i wyraźnie, natomiast wczoraj w jednej ze stacji komercyjnych wieczorem było takie preludium do tej opery zaprzyjaźnionej, jest tutaj z obecną władzą. Rano nastąpił ten napad na dom pana ministra. Marszałek Hołownia ma przecież stosowną opinię, powinien o tym wiedzieć. Będziemy sprawdzali to wszystko. Natomiast kuriozum jeszcze tej całej sytuacji dodaje to, że na dzień jutrzejszy został wezwany na przesłuchanie do Komisji Śledczej badającej sprawę tak zwanego PD Pegasusa i w ramach zakupu tegoż Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości właśnie pan minister Michał Woś, do którego też ci smutni panowie od Bodnara i Tuska wpadli w godzinach porannych. Nie rozumiem tego kompletnie, bo jeżeli to przesłuchanie było zaplanowane już kilkanaście dni temu, jutro ono miało się odbyć o godzinie 12, to nie rozumiem, czemu dzień wcześniej o 6 rano spadać do pana ministra, do domu i do jego malutkich dzieci, bo to tutaj kompletnie brakuje jakiejkolwiek logiki, ale może ją znajdziemy w tym, że otóż mito o Pegasusie upada. Była totalna, chaotyczna sytuacja, którą tutaj obserwujemy wśród polityków koalicji 13 grudnia. Mianowicie sam pan minister Bodnar wskazał, że nie zna przypadku na antenie telewizji Polsat, że nie zna przypadku, żeby system Pegasus był używany bez zgody sądu. On takiego przypadku nie zna. Drugie sformułowanie to takie, że służby dbały o biurokrację, paradoksalnie, nawet takiego słowa użył pan Bodnar, no bo teza na wybory była inna, tutaj się okazało, że ona prysła. No i była też kwestia tego, że jutro właśnie o 12 pan minister miał być stanąć przed Komisją Śledczą, raport pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że uwaga i tutaj myślę, że to jest też jeden z przyczynków tej dzisiejszej akcji. Nie naruszono dyscypliny finansów publicznych w ramach tych zakupów, to stwierdził, to jest zapisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. No krótko mówiąc, rozsypała się ta cała narracja o tym państwie inwigilacyjnym totalnym. Donald Tusk jest no, cholerykiem też, jeżeli chodzi o charakter. Wpadli panowie w furię, no i postanowili tego typu akcje organizować, no, które nie mają do czynienia z demokratycznym państwem prawa. Oczywiście będziemy to rozliczali, jak wrócimy do władzy, no to krótko mówiąc będziemy... Panie pośle, powiedział pan o rozliczeniach. Właśnie tutaj, no myślę, że każdy, kto śledzi Telewizję Republikę, kto śledzi tę sprawę, zastanawia się, no, czy ktoś w końcu to zatrzyma i czy ktoś w końcu poniesie odpowiedzialność za to. Znaczy, pani redaktor, czy mamy taką sytuację, że nie działamy jakby w państwie prawa? Oni napadli na telewizję z pogwałceniem ustaw o
Radzie Mediów Narodowych. W przypadku Polskiej Agencji Prasowej tam dodatkowo działa ustawa o Polskiej Agencji Prasowej. Przejęli bezprawnie media, wyłączyli sygnał, następnie powołali na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego właśnie po to i później zorganizowali konkurs, którego ustawa nie przewiduje. Pominęli oczywiście wszędzie prezydenta i przy odwołaniu, przy powołaniu i w jednym i w drugim przypadku jest potrzebna zgoda prezydenta, ale oni robią to na drodze przestępstwa, bo no, tak tworzą się pewną stroję. I mówię to z wielkim smutkiem. Więc dzisiaj oni już mają jeden wybór. Rządzić już do końca, bo oni doskonale wiedzą, że złamali prawo. W sprawie pana Bodnara kilkunastu posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Bodnara, o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 127 Kodeksu Karnego, czyli zamach na instytucje publiczne. To jest przestępstwo zagrożone górną karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oni zrobią wszystko, żeby utrzymać się przy władzy, bo nie będą chcieli trafić do więzienia. Mhm. Panie pośle, pan powiedział, że nie żyjemy już w państwie prawa. Ja też w poprzedniej rozmowie przypominałam różnego rodzaju działania koalicji 13 grudnia, począwszy od Telewizji Polskiej, zamachu na TVP. Przecież też transmitowaliśmy, że o 3 w nocy do Polskiego Radia wchodzili tak zwani silni panowie. I zastanawiam się, jak w tej sytuacji ma czuć się po prostu zwykły obywatel. No bo tutaj mówimy o zastraszaniu polityków, że to ma być taki straszak tak naprawdę na was. Ale chyba wydaje mi się, że tego typu działania mogą powodować niepokój wśród wszystkich Polaków, że tak naprawdę no nie wiemy już, w jakim kraju żyjemy i co spotka nas. Pani redaktor, dzwonią do nas posłowie i to jestem zaskoczony. Rozmawiałem też posłowie również z klubów tworzących koalicję 13 grudnia. Mówią, że im się to kompletnie nie podoba, że sytuacja dla nich jest niezrozumiała. Oni się nie przyznają, bo wiedzą, kto to jest Donald Tusk. Także nie będą mówili tego głośno, ale naprawdę to, co teraz się odbywa w sytuacji, gdy mamy wojnę i wroga u wschodnich bram i to toczenie tej wojny domowej, eskalowanie i kolejne święta Donald Tusk organizuje Polakom, jest sytuacją skandaliczną. Bo ja nie chciałbym mówić, bo polityk i poseł też człowiek, ale jednak po to jest ten immunitet formalny i materialny, że on chroni posła jako osobę, która sprawuje mandat w imieniu wyborców, posiada też przy sobie w biurach dokumenty, jest artykuł 21 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i te dokumenty poseł ma obowiązek nie przekazywać informacji w ich zakresie, są objęte klauzulą niejawności. Nie można tak sobie wejść do domu posła i przeszukać, nie wiem, mieszkanie, biuro. No był taki przypadek w 2018 roku przy panu Janie Burym, o ile dobrze pamiętam, ale on już wtedy posłem nie był. Natomiast jeżeli oni nie nawrócą się na drogę prawa, jeżeli oni będą tak robili, że pan minister Zbigniew Ziobro będzie leżał w szpitalu, oni będą wpadali na podwórko i po prostu niczym, no nie chcę używać, że naprawdę mocy słów, ale takie przychodzą już na myśl, to czynią krzywdę Rzeczpospolitej. Ta wojna domowa, którą prowadzą w sytuacji, gdy za chwilkę Polacy mają do czynienia z podwyżkami VAT-u na żywność, do 5% wraca, więc oni przykrywają tę swoją całą nieudolność, te wszystkie 100 kłamstw Tuska, właśnie tego typu akcjami odwracam uwagę. Jutro po tej komisji byłby już całkowity blamasz. Ta komisja do spraw Pegasusa musiałaby zniknąć, dlatego że jeżeli pan Bodnar sam potwierdził, że sędziowie wiedzieli, że służby działały bardzo profesjonalnie, a jutro jeszcze by zostało potwierdzone, że finansowanie było właściwe i legalne, komisja Pegasusa nie ma racji już dalszego funkcjonowania. A no pompowali ją do niesamowitych rozmiarów, więc trzeba było czymś to przykryć. I ta sekwencja tych zdarzeń w mojej opinii nie jest przypadkowa. Panie pośle, i też, no właśnie, rozmawiałam tutaj z poprzednimi gośćmi, to co pan powiedział, że to jest przykrywanie różnego rodzaju wydarzeń, które mają miejsce, no rozpoczynając właśnie, tutaj pan powiedział o tych kwestiach związanych z komisją Pegasusa, ale też pojawia się kwestia VAT-u na żywność, podwyżek cen prądu, wszystkich niespełnionych obietnic, ponieważ za nami też 100 dni rządu Donalda Tuska i to jest po prostu przykrywanie tych spraw i też straszak po prostu na was. Ja też przytoczę kolejny news Telewizji Republika, który opublikował redaktor Michał Rachoń. W tej chwili w jednym z klasztornych budynków księży Sercanów służby prowadzą czynności względem księdza Michała Olszewskiego. Jak pan to skomentuje?
No niestety, te służby będą wchodziły wszędzie, tak jak mówię, będą robili wszystko, żeby zdobyć jakikolwiek materiał dowodowy, który daje im jakąkolwiek podstawę do kierowania aktów oskarżenia. Oni zwyczajnie i to skutecznie żartuje. On może w 100 konkretach kłamał, ale on miał jeden cel, zemsta. I ten program Zemsta Plus będzie realizował 100%. Tego realnie chcę pozamykać tych polityków, którzy walczyli z korupcją, z pewnymi układami, patologiami. Już to zresztą zrobił w przypadku Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Teraz widać celownik skierowany został na ministra Zbigniewa Ziobro, na kierownictwo prokuratury, bo Michał, byłe kierownictwo, bo Michał, pan minister Michał Wójcik i pan minister Marcin, Marcin, przepraszam, Romanowski i w tym przypadku jeszcze drugie przeszukanie dotyczyło Michała Wosia, czyli Marcin Romanowski i Michał Woś w dwóch mieszkaniach tych dwóch byłych sekretarzy stanów w gabinecie pana ministra Zbigniewa Ziobro też doczekali się tych przeszukań. No chodzi o to zwyczajnie, żeby nas zastraszyć jako też. Panie pośle, ale tutaj mamy bardzo ciekawe tłumaczenie na konferencji, podczas konferencji prasowej prokurator Przemysław Nowak, odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy na antenie Telewizji Republika, tego, że posła po prostu chroni immunitet, powiedział, że, to jest bardzo ciekawe, immunitet dotyczy osoby, nie dotyczy pomieszczenia. Immunitet poselski nie chroni mieszkania posła. Żadna osoba dzisiaj zatrzymana posłem nie była. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Czyli mamy immunitet, który chroni, pani, no tak naprawdę, chroni osoby, tak a właściwie w domu tej osoby można zrobić wszystko? O co im teraz chodzi? Tak naprawdę no, immunitet nie chroni posła. No, oczywiście no, mogą zrobić nalot na Sejm i wyciągać i jakby, nie wiem, zabrać telefony posłom, bo immunitet tego nie chroni. Różne rzeczy można robić. Naprawdę, panowie w sytuacji wojny na Ukrainie, bo to jest kluczowe, to jest bardzo istotne. Jest naprawdę ogromna eskalacja tego, co się dzieje z reżimem Putina. To jak panowie Bodnar i Tusk się bawią, jest szkodliwe dla interesu i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. To, że oni w takim czasie, gdy doszło do zamachów, gdy dzisiaj my powinniśmy usiąść w Sejmie wspólnie, ponad podziałami debatować, zresztą taka informacja ma być składana na posiedzeniu Sejmu niejawnym, o tym, co za wschodnią granicą, a no nie jest ciekawe i tu nie ma co tego ukrywać, to zamiast tego to panowie po prostu eskalują wojnę domową. A z faktyczną wojną mamy do czynienia na Ukrainie, a wróg jest u naszych bram. To świadczy o tym, że do władzy dostali się politycy żonni zemsty i kompletnie nieodpowiedzialni. Panie pośle, i to krótko po tym też przypominam sobie, oczywiście nasza ekipa również była w Stanach Zjednoczonych, wspólny wyjazd premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy i spotkanie z Joe Bidenem, no i tam padały różnego rodzaju ciepłe, miłe słowa dotyczące właśnie bezpieczeństwa, dotyczące tego, że to jest ten aspekt, w którym mówimy jednym głosem, ale to chyba trwało bardzo krótko, bo przypominam sobie, że pan prezydent Andrzej Duda jeszcze nie zdążył wrócić do Polski, a minister spraw zagranicznych już ogłosił odwołanie 50 ambasadorów. No i to był taki pierwszy krok. Tak jak pan teraz wspomina, mamy bardzo niebezpieczną sytuację za naszą wschodnią granicą. Kolejny pocisk rosyjski naruszył polską przestrzeń powietrzną, no a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się, nie wiem, włamywaniem do domu byłego prokuratora generalnego, który w ciężkim stanie leży w szpitalu. Znaczy, pani redaktor, to jest niebywałe, że ktoś nie potrafi szerzej zerkać na zagrożenia pewne i na sytuację. Oni doskonale wiedzą, że jest w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu. Doskonale wiedzieli, że jutro jest posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa o 12. I właśnie przesłuchiwany miał być o 12 sekretarz stanu, były sekretarz stanu, pan Michał Woś, odpowiedzialny w tym czasie, kiedy był zakupowany tak zwany system Pegasus, z tego, co media podawały, za Fundusz Sprawiedliwości. Więc kompletnie niezrozumiałe jest, ale proszę wierzyć, nie tylko dla nas, tylko nie chcę też ujawniać niektórych polityków, także i dwóch platformy. Chcesz mi powiedzieć, że to jest szok, jak się Donald zachowuje. Powiedzieli to wprost. Oni widzą człowieka żądnego zemsty i on to zrobi. On zwyczajnie będzie chciał pozamykać po prostu, nie wiem, kilku, kilkanaście, nie wiem, na ile on ma tam listę. Ale tu Donald Tusk będzie bezwzględnie to realizował. Ten konkret zrealizuje bezwzględnie.
Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, że jednak w koalicji 13 grudnia są posłowie, którzy oczywiście, tak jak pan wspomniał, nie mogą o tym powiedzieć wprost, nie mogą o tym... Naprawdę są tacy posłowie, im się to nie podoba. Szczególnie też mój wielkie słowa podziękowania dla trójki posłów, która też ze mną rozmawiała z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że absolutnie nie popierają tego typu działań w takich okolicznościach, gdzie oni liczyli, że będziemy przyjmowali uchwałę przez aklamację zgodnie wszyscy. W sprawie tej eskalacji wojny na Ukrainie są politycy też odpowiedzialni i oni widzą, co wyprawia Donald Tusk, i oni też tutaj tylko na głos tego nie powiedzą, bo wiadomo, że za chwilę by byli już poza bramami Sejmu, ale naprawdę tutaj też słowa szacunku ja nie mogę powiedzieć, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że wszyscy popierają działania Tuska. Nie, część milczy, część oczywiście tych rozgorączkowanych głowie popiera, a część myśli o tym w szerszej perspektywie i na przykład tych dwóch posłów Platformę powiedziała o wspólnej uchwale, bo taka uchwała powinna być podjęta w jedności, w porozumieniu potępiająca tą sytuację, która ma miejsce, i ten terroryzm, i tą skomasowane ataki na narody ukraińskie. No niestety, jakby w takich warunkach mamy przyjąć uchwałę przez aklamację, czyli za pełną zgodą, no to nie wiem. No Donald to z jakąś inną taką perspektywę widzi, ale tu nie jestem specjalistą, to trudno jest mi się wypowiadać. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, był moim państwa gościem. Pan poseł, właśnie, być może się jeszcze będziemy łączyć, bo rozumiem, że pan, tak jak pan powiedział, zmierza pan w kierunku domu Zbigniewa Ziobry. Ja panie, dziękuję. Tak, byłem teraz w Sejmie, odbyliśmy pewne rozmowy, pozwoli pani, że nie będę ich ujawniał, a teraz zmierzam w kierunku domu pana ministra Zbigniewa Ziobry, bo to jest sytuacja też po ludzku dramatyczna, gdzie pan minister jest w szpitalu, rodzina nie wie, co się dzieje. Panie Bodnar, panie Tusk, tak się nie robi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję raz bardzo. Jeszcze. Drodzy państwo, już za chwilę kolejny gość. Ja tylko przypomnę, że te zdjęcia, które państwo widzą na ekranach telewizorów, to jest dom byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobry, gdzie dziś służby o 6 rano Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wparowała do domu. Drzwi zostały w sposób siłowy wyważone i tak to właśnie wyglądało. Kolejny gość, pan redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, a także Telewizji Republika. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, rzeczywiście już bardzo dużo komentarzy na naszej antenie. Może zapytam pana o te pierwsze wrażenie, kiedy przeczytał pan ten komunikat, kiedy przeczytał pan o tym, do czego doszło dziś o godzinie 6 rano. O czym pan pomyślał? Przekroczyliśmy kolejną taką czerwoną granicę, która mówi, że Polska przestaje być krajem demokratycznym, Polska przestaje być krajem w jakikolwiek sposób praworządnym. My się posuwamy na wschód w tempie nieznanym nawet na Białorusi, bo na Białorusi ten proces przejmowania państwa przez Łukaszenkę trwał latami. A tutaj przez kilkanaście tygodni zlikwidowaliśmy większość zdobyczy demokracji, jakim są wolności osobiste, jakim jest bezpieczeństwo ludzi biorących udział w demonstracji. No to, że władza posłużyła się do bicia, aresztowania ludzi, którzy z biało-czerwoną flagą przyszli na manifestację, czy pobicia 13-letniego chłopca, który podawał wodę porażonym przez gaz policyjny rolnikom. No a dzisiaj wykazuje siłę wobec dzieci chorego ministra, tak, którym zabiera ich telefony, tak, szukając tam największych tajemnic państwowych, bo na pewno dzieci chorego na raka ministra To jest największe zagrożenie państwa. No to jest połączenie tchórzostwa, bezprawia, ale też jakiejś takiej czarnej komedii, w której nie potrafią realnie rządzić, bo to trzeba przyznać, że oni sami, teraz nawet czytając te prorządowe media, to oni sami siebie rozjeżdżają za to, że nie udało się praktycznie niczego istotnego z tych 100 konkretów wykonać. Swoją drogą podkreślam, że bardzo dobrze, że większości z nich nie udało się, bo one były bardzo szkodliwe, poza paroma, które oczywiście były chwytliwe i pewnie dla ludzi byłyby sporym prezentem, gdyby ktokolwiek je zamierzał zrealizować, no ale tych kluczowych w ogóle nigdy nie zamierzają i nie zrealizują. No więc trzeba było teraz odwrócić uwagę, pokazać siłę, zdusić opór, przede wszystkim przestraszyć ludzi, że nie wolno krytykować tej władzy. Te represje przecież, które spadają na Republikę od samego początku, od przejęcia władzy, bo oni na różne sposoby nas też prześladują. Dotykają już w sposób taki bandycki,
czy to posłów, czy to protestujących rolników, czy każdego, kto ma odmienne zdanie. No, rzeczywiście posuwamy się dramatycznie. Przykro patrzeć na kraj, no, który jednak jeszcze do niedawna był krajem europejskim, który był krajem cywilizowanym, w którym opozycja mogła więcej niż rząd, tak? Bo to trzeba podkreślić, że opozycji było więcej wolna niż rządowi. Rząd musiał się bardzo ograniczać, opozycja nie ograniczała się w ogóle. No dzisiaj wszelki opór, wszelka krytyka są tłumione pałką policyjną, represjami, kontrolami, prokuratorami nielegalnie mianowanymi. No naprawdę bardzo, bardzo trudne dni Polski. Panie redaktorze, wspominaliśmy na antenie Telewizji Republika o kwestii immunitetu. Cytowaliśmy też opinię profesora Marka Chmaja, który jest przecież autorytetem koalicji 13 grudnia. Opinię dotyczącą właśnie immunitetu, tego, że do takich działań dojść nie może. I tutaj dzisiejsza konferencja, prokurator Przemysław Nowak powiedział, że immunitet dotyczy osoby, nie dotyczy pomieszczeń. Immunitet poselski nie chroni mieszkania posła. Żadna osoba dzisiaj zatrzymana posłem nie była. I to jest bardzo ciekawe. Z tego wynika, że tak naprawdę w mieszkaniu można tak naprawdę zrobić wszystko. Można się włamać do mieszkania, można je zdewastować. I tutaj nic nie ma to wspólnego z immunitetem, ponieważ immunitet dotyczy tylko osoby. Jak pan to skomentuje? No, oczywiście można przeprowadzać takie debaty prawne. Problem polega tylko na tym, że bez względu na te debaty podjęto działania, które są kompletnie nieproporcjonalne i niestosowne do sytuacji. No, tak się najeżdża na domy bossów karteli narkotykowych czy szefów zbrojnych mafii. No, nie było tu żadnej potrzeby. No, co telefon dziecka ministra Ziobry ma wspólnego z ewentualnymi nieprawidłowościami finansowymi, których zdaje się nie ma, bo zdaje się nikt nie potwierdził. Nie znam tego raportu, ale z tego, co słyszałem, to nikt nie potwierdził w ogóle tych nieprawidłowości. No, i rzeczywiście mamy bardzo, bardzo daleko posuniętą agresję ze strony państwa. No a jest faktem, że ich wszyscy prawnicy, nie tylko profesor Chmaj, podkreślali, że immunitet posła jest szeroko, czy senatora, szeroko posunięty. To samo z immunitet sędziego, takie są orzeczenia sądów. Nawet kiedy władza próbowała zawężać ten immunitet właśnie do kwestii tylko osobistej nietykalności. A poza tym, no co to znaczy osobista nietykalność? Jeżeli nie jego dom, nie jego rzeczy osobiste, to wkrótce się okaże, że ubranie też nie, że poseł będzie mógł być wolny, ale go rozbiorą do naga. I to ja nie radzę traktować tak jak żart, bo oni się naprawdę posuwają daleko. No już widzieliśmy, jak wygląda immunitet prezydenta Rzeczpospolitej, kiedy można było mu zagrozić wyjazd autobusem przy pomocy pana Trzaskowskiego, czy tam jego służb, z których potem się cieszył, że jest zupełnie jak gówniarz piaskownicy, że udało się prezydentowi zablokować autobusami wyjazd, żeby ten nie mógł pełnić swoich funkcji. No, naprawdę posuwamy się bardzo, bardzo daleko, a sam fakt, że oni zaprzeczają swoim własnym interpretacjom, swoim własnym analizom sytuacji prawnej, pokazuje, gdzie mają praworządność. No ta praworządność po prostu nie istnieje, istnieje tylko prawo siły. I to prawo siły stosowane w sposób zupełnie bandycki, na skróty, bez liczenia się z jakimikolwiek procedurami, faktami, czy takimi zwykłymi, cywilizowanymi normami. Panie redaktorze, my dziś od rana zbieramy komentarze w tej sprawie i często pojawia się również temat naszego bezpieczeństwa. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej. Dopiero co w niedzielę rano informowaliśmy o kolejnej, co warto podkreślić, kolejnej rosyjskiej rakiecie, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się, no nie wiem jak to określić, terroryzowaniem chorego ministra i jego dzieci. No ale proszę zwrócić uwagę, kim są dzisiaj szefowie służb mianowani. Ja nie mówię koniecznie ABW, ale ci przywracani na przykład do wojskowych służb. To są ludzie tak mocno w przeszłości powiązani z Moskwą, że oni nie są w stanie walczyć z Rosjanami, nie są w stanie podjąć realnych planów, bo by być może mogło się pokazać coś na rynku, czego by nie chcieli, żeby się pokazało. No to zajmują się opozycją wewnętrzną, żeby ktoś ich z tego nie rozliczał. No to jest zakres, na który Moskwa wyraża zgodę. I to nie o to chodzi, że oni się tam gdzieś dogadują, ktoś do kogo dzwoni, czy wysyła dokumenty. Oni wiedzą, że tutaj nie podskoczą, bo za dużo Rosjanie nie wiedzą, więc realnej walki z Moskwą nie podejmą. Służby natowskie sobie zdają z tego sprawę, że Polska się dzisiaj obsunęła. Polska stała się krajem niepoważnym, jeśli chodzi o walkę z Rosją. I w ogóle w tej walce Polska nie będzie uwzględniana. Pytanie tylko, czy Polska będzie też uwzględniana w ramach zabezpieczenia natowskiego, skoro no, ludzi, na których Moskwa ma haki, teczki, których nagrywała,
dzisiaj dopuszcza się do kierowania służbami. To nie są prywatne osoby. Co innego, gdyby oni sobie bitki tam prywatnie robili, czy nawet będąc, nie wiem, prezesami spółek, czy Skarbu Państwa, ale tu mówimy o ludziach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, tak? I ci ludzie dzisiaj mają być zaporą przed Rosją. No nie mogą być, no to się będą nami zajmować. No to jest oczywiste, że będą ładować w tych, których nikt nie będzie bronił. Znaczy im się tak wydaje, bo opór, ja jeżdżę teraz bardzo dużo po Polsce, no opór społeczny rośnie. Znaczy oni nie widzą tej zbierającej fali, ale to ich za chwilę uderzy. Panie redaktorze, właśnie pan jeździ po Polsce, spotyka się z Polakami i odnoszę wrażenie, że Polska staje się krajem niepoważnym generalnie, no bo kwestie prawa jest tak, że koalicja 13 grudnia uznaje prawo tak, jak chce, nie wiem, może na przykład nie respektować decyzji referendarza sądowego i twierdzić, że te decyzje nie mają żadnej mocy prawnej. Dziś mamy wniosek w Sejmie w sprawie odwołania prezesa NBP Adama Glapińskiego. Przecież tutaj komentatorzy też wprost mówią, jak to wpłynie na inwestycje, jak to wpłynie na gospodarkę, jak to wpłynie na przedsiębiorców, którzy być może do tej pory chcieli swój kapitał zainwestować w Polsce. My chyba jesteśmy w sytuacji bardzo niepewnej aktualnie. No, ja bym na miejscu przedsiębiorcy, który miał tutaj lokować pieniądze, naprawdę poważnie się zastanawiał. Mówię to z dużą przykrością, bo ja się strasznie cieszyłem z tych inwestycji, które tutaj do Polski napływały. Intela, tych wielkich elektrowni atomowych, ale też tych mniejszych, które się tutaj pojawiały. Różnobarwny kapitał z różnych krajów, ale szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, ten nam przynosił najwięcej korzyści. I to wszystko teraz jest albo wypychane, albo samo się wycofuje. No, wartość polskich papierów dłużnych spadnie, co oznacza, że będzie trudniej pożyczać albo wszędzie drożej pożyczać, czyli ich rentowności wzrosną po takiej decyzji. Nawet jeśli to nie będzie od razu, no to ten proces jest nieunikniony. No, jeśli robi się bałagan wokół NBP, bałagan, z którego nie ma wyjścia prawnego. Nie ma, bo jeśli oni chcą przejąć NBP, to samo zawieszenie prezesa, uruchomienie procedur, tu nic nie da. Będzie tylko miało charakter symboliczny, bo przecież pierwsza zastępczyni zgodnie z prawem przejmuje władzę, która jest osobą związaną z Adamem Glapińskim. Więc to merytorycznie nic nie zmienia poza osłabieniem wizerunku. No ale jeśli posuną się dalej, wyjdą na siłę, będą wyznaczać swojego prezesa, to nikt nie będzie pożyczał papierów państwa, którym służby specjalne stanowią o wartości stóp procentowych w zarządzie banku centralnego. No to trzeba być niespełna rozumu, żeby takie papiery kupować. Panie redaktorze, czy pana zdaniem nadejdzie taki moment, w którym Donald Tusk się zatrzyma? Bo właściwie już chyba od dłuższego czasu mówimy o tym, że wszelkie granice zostały przekroczone i pojawia się kolejne wydarzenie. Przed chwilą rozmawiałam także z posłem Mariuszem Goskiem z Suwerennej Polski, który twierdził, że dzwonią do niego posłowie z Platformy. Jest taka grupa posłów, która sama mówi, że są po prostu przerażeni tym, co się dzieje. Znaczy, no gdyby doszło do tego, żeby ta koalicja straciła większość, no to Donald Tusk się zatrzyma automatycznie. Zresztą no, w interesie takiego Kosiniaka-Kamysza, czy może tego neo-ZSL-u, którym kieruje, bo dzisiaj PSL stracił już zupełnie zęby jako partia ludowa. Byłoby to, żeby się uwiarygodnić i jednak nie firmować akcji bicia rolników, niszczenia polskiego rolnictwa, czy w ogóle brania udziału w tym bandytyzmie, który się teraz odbywa. Dlatego się nie da bronić tego poza takimi hejterami w internecie, których jest pełno, ale to jest jednak zdecydowana mniejszość. No nie będą w stanie bronić tego typu działań, tym bardziej, że one do niczego nie prowadzą, nikomu nic nie dają. No, za chwilę będzie wrócić do normalnego życia i ten okropny widok więźniów politycznych, pobitych ludzi, rozprutych domów, masy podsłuchów, które w tej chwili stosowane, oni myślą, że my tego nie wiemy. Wiemy. Nielegalnych działań zupełnie bez autoryzacji sądu i prokuratury. No to jest, a jeszcze w dodatku prokuratury i sądu, którzy są nielegalnie osadzani. No jutro o 10 ma być pod Sądem Najwyższym demonstracja przeciwko nielegalnemu przejęciu sądu apelacyjnego. Adam Borowski na nią zaprasza, ale to wszystko przecież powoduje, że w tym państwie nie da się żyć nikomu. A jeszcze teraz kolejne podwyżki, które nas czekają. No, uderzenie w kieszeń ludzi zupełnie niepotrzebne, bo gdyby oni trochę inaczej gospodarzyli, to nie trzeba byłoby znosić VAT-u na żywność, ani podwyższać cen prądu, tylko że po prostu no, pieniądze idą gdzie indziej. No, pieniądze mają iść do SBK-ów, pieniądze mają iść do kieszeni różnych oligarchów. A poza tym oni sobie kompletnie nie radzą. No, jak się rozpruwa sądy i prokuraturę, no to potem mafie VAT-owskie i wszystkie inne wyprowadzają pieniądze. To dzisiaj hulają jak chcą, no bo policja ABW zajmuje się tymi, którzy ścigali tę mafię.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, panie redaktorze. Redaktor dziękuję Tomasz bardzo. Sakiewicz, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. No i oczywiście także Telewizja Republika był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Oczywiście na naszej antenie cały czas trwa wydanie specjalne w związku z dzisiejszą akcją ABW, w związku z włamaniem się do domu byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. A my mamy już kolejną rozmowę. Nasz reporter Michał Jelonek rozmawia z prokuratorem Hernandem. Zobaczmy, przenieśmy się. Dzień dobry, Emilio. Jesteśmy przed budynkiem Prokuratury Krajowej w Warszawie. Ze mną jest zastępca prokuratora generalnego.